Znajdujemy się w Wydziale Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Wydział Mechanoskopii posiada trzy pracownie. Pracownię mechanoskopii klasycznej, pracownię wypadków drogowych i pracownię badań metalograficznych. Znajdujemy się w pracowni badań wypadków drogowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Pracownia zajmuje się, eksperci pracowni zajmują się badaniem wypadków drogowych, ich rekonstrukcją, ustalaniem przyczyn i okoliczności zdarzenia. Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, którą zajmujemy się w pracowni, polega na ustaleniu okoliczności zdarzenia, zachowania uczestników, określenia prędkości pojazdów, wzajemnego usuwania pojazdów w momencie zderzenia, powypadkowego przemieszczenia się. Efektem końcowym mają być ustalenia dotyczące przyczyny zaistnienia zdarzenia i ocena zachowania uczestników. Czyli przekładając to na język prawniczy, którym się musimy posługiwać, ustalenie winnego spowodowania zdarzenia drogowego. Nasza praca polega przede wszystkim na analizie materiału znajdującego się w aktach sprawy. Czyli wszystkie dowody rzeczowe, które są w aktach sprawy, szkice miejsca wypadku, oględziny pojazdów, protokoły oględzin, dokumentacje fotograficzne i dodatkowo rzecz jasna zajmujemy się analizą dowodów osobowych. Przy czym to jest, wynika z KPK, nie oceniamy dowodów osobowych, natomiast możemy je interpretować w odniesieniu do dowodów rzeczowych, do śladów wypadków. Jako kryminalistyka zajmuje się przede wszystkim śladami, które są ujawniane i udokumentowane na miejscu zdarzenia. Podstawowe ślady to są ślady na drodze, ślady pochodzące od pojazdów, od kół pojazdów, ślady na pojazdach, ewentualnie obrażenia osób biorących udział w wypadku, to wtedy wspólna ekspertyza z lekarzem, medykiem sądowym. Do analizy zdarzeń, do rekonstrukcji wypadków wykorzystujemy programy komputerowe. Osobną grupę stanowią wypadki z udziałem pieszych. Oprócz rekonstrukcji wypadków drogowych zajmujemy się ustalaniem osoby kierującej pojazdem. Badamy stany techniczne pojazdów, a raczej staramy się badać wpływ elementów na zaistnienie zdarzenia. Określamy dodatkową rzeczą, którą zajmujemy się, to jest określenie, czy uszkodzenie elementu pojazdu było skutkiem, czy też jego przyczyną. Takim popularnym tematem jest badanie ogumienia koła, czy nastąpił wystrzał i był przyczyną zdarzenia, czy rozdzielenie ogumienia było jego skutkiem, na przykład na skutek uderzenia w przeszkodę. Identyfikujemy pojazdy na podstawie ich uszkodzonych elementów. W przeszłości zdarzało się częściej, teraz jest mniej. Ucieczka pojazdu z miejsca zdarzenia, po potrąceniu na przykład pieszego. Jakieś elementy zostawiały na drodze, często rozbite szkło, elementy kloszów kierunkowskazu, bądź elementy wyposażenia pojazdu. Potrafimy dysponując katalogami, potrafimy zidentyfikować pojazd, rodzaj, markę, z którego ten element pochodzi. Osobną częścią naszej działalności jest identyfikacja śladów środków transportu. Tu w porozumieniu czy razem z ekspertami trasologii dokonujemy analizy śladów i umiemy zidentyfikować ślad, ustalić ogumienie, oponę, od jakiej on pochodzi. Były przypadki do identyfikacji indywidualnej. Jeżeli ogumienie pozostawi ślad, który ma cechy indywidualne, dokonujemy identyfikacji indywidualnej tego śladu. Następnym rodzajem działalności w pracowni jest analiza tarcz tachografów. Tarczy tachografów, obowiązkowy element wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów w tej chwili. Określamy prędkości, przebyte drogi, to co jest potrzebne do rekonstrukcji, nie ilość pracy, godzin pracy przy spalonych litrów paliwa, natomiast to co jest do rekonstrukcji potrzebne. Bierzemy udział w oględzinach miejsc zdarzeń, miejsc wypadków drogowych, przy czym nie w każdych, natomiast jeżeli są tak zwane szczególnej wagi oględziny. Bierzemy udział w eksperymentach procesowych na miejscu zdarzenia, które wywołuje sąd postanowieniem. Bierzemy udział w wizjach, no i oczywiście bierzemy udział w rozprawach sądowych jako biegli do sprawy. Można powiedzieć, że wyposażenie pracowni czy sprzętem nie odbiegamy od poziomu europejskiego.
Oczywiście to, co widać, to są komputery, natomiast przyrządy do mierzenia odległości, dalmierze laserowe, sprzęt rejestrujący, aparaty cyfrowe, analogowe, fotograficzne, różnego rodzaju przedmioty do oznaczania miejsca zdarzenia, zabezpieczenia. Dysponujemy takim sprzętem. Nie wszyscy może policjanci w terenie mają taki sprzęt, to jest oczywiste, jego koszta są zbyt duże, natomiast pracownia pod tym względem jest wyposażona w zasadzie dobrze. Mamy na wyposażeniu sprzęt służący do pomiaru opóźnienia hamowania w samochodach, czyli samochód po wypadku jest sprawny i może jeszcze jeździć. Dysponujemy sprzętem, który potrafi zmierzyć opóźnienie hamowania, czyli taką wielkość, na podstawie której oceniamy skuteczność działania układu hamulcowego w tym pojeździe. Jesteśmy przy programie komputerowym PC Crash. Wspomniałem, program jest, służy do rekonstrukcji badań wypadków drogowych. Prosta symulacja prostego zdarzenia. Ten samochód oznaczony cyfrą 1, Audi 80, porusza się z prędkością 50 km na godzinę, uderza w stojący samochód BMW, uderza prostopadle w przód. Pozycję wyjściową, w zasadzie końcową znamy, bo ta pozycja czerwona i zielona jest udokumentowana w aktach sprawy z oględzin miejsca zdarzenia. Te samochody tak się zatrzymały po wypadku i w ten sposób uderzenie. Oczywiście jest to króciutkie pokazanie, natomiast służy do weryfikacji, prosty przykład, do weryfikacji prędkości samochodów. Program zlicza prędkości, moment uderzenia, siły występujące, czyli to, co można sprawdzić, bądź w przypadku nieznania pewnych elementów, ich nieznajomości, możemy odczytać z powrotem. To jest prosty rysunek w programie PC Crash, to wszystko możemy przenieść przy pomocy następnego programu. Naniesiemy to samo zderzenie z rysunkiem drogi, z rysunkiem poboczy, zrobimy to w kolorze. Jest to bardzo ładne wizualnie i prezentacja takiej opinii przed sądem zawsze cieszy się większym zaufaniem niż czytanie prostych słów. Osobnym programem do analizy wypadku z udziałem pieszych jest program o nazwie Titan. Przy pomocy tego programu można dokładnie przedstawić, wprowadzając dane początkowe, drogę samochodu rzeczywistą, drogę w przypadku użycia hamulca, czyli hamowania po zobaczeniu pieszego, wskazać możliwości, gdzie powinien zareagować kierowca na wejście pieszego. Tutaj mamy reakcję kierowcy, czas zadziałania opóźnienia, czas zadziałania układu hamulcowego i zatrzymanie samochodu przed miejscem potrącenia lub przejechanie za miejsce potrącenia. Ocenienie, czy reakcja była właściwa do czasu trwania stanu zagrożenia. Program matematyczny, prosty do prosty graficznie i bardzo czytelny dla pokazania, dla przedstawienia opinii znowu przed organami sprawiedliwości. Największym problemem w naszej pracy to problem związany z jakością oględzin wykonanych na miejscu zdarzenia, czyli tego materiału podstawowego, pierwszego, na którym pracuje ekspert wypadków czy biegły do spraw badań wypadków. Jakość tego materiału jest najważniejsza w całym procesie rekonstrukcji. Dobrze wykonany materiał poglądowy, dobrze wykonane oględziny, jednoznaczne, bez błędów, pozwalają często sformułować kategoryczne wnioski w opinii, jednoznaczne opinie. Luki w tym materiale, niedokładności, błędy, brak dokumentacji fotograficznej powoduje to, że często opinia musi być alternatywną, nie ma możliwości uściślenia, a brak tych błędów wyeliminowałby to. Mamy wpływ na szkolenie policjantów, którzy dokonują oględzin. Uczestniczymy w zajęciach prowadzonych w Centrum Szkolenia w Legionowie i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Staramy się im przekazywać to, co my potrzebujemy jako biegli. Niemniej ilość na przykład kolizji drogowych jest tak duża, że policjanci nie mają czasu dokładnie to robić, dokładnie dokonywać oględzin, a kolizja jest tylko kolizją, są uszkodzenia samochodów i policjant wie, że nie ma takiego obowiązku, żeby wykonywać szkic, robić zdjęcia. Często natomiast te sprawy tak proste, kolizyjne, gdzie nie ma obrażeń wśród ludzi, kończą się przed sądem grodzkim, w następnym trybie odwołania i w tym momencie biegły nie ma materiału do wypowiedzenia się. Nie ma dowodów rzeczowych, na podstawie których można opracować opinię. Często opinie o wyłudzeniu odszkodowań, gdzie są tylko zdjęcia
samochodów czy uszkodzeń samochodów zrobione z firm ubezpieczeniowych, aparatami cyfrowymi. Jakość ich jest bardzo mała, bardzo kiepska. I nie ma materiału, na podstawie którego można się wypowiedzieć dokładnie do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. To osobną sprawą są ekspertyzy związane z wyłudzeniem odszkodowań, czy wywoływane przez sąd, prokuraturę, czy też przez firmę ubezpieczeniową. Skala zjawiska jest olbrzymia. W wielu przypadkach udaje nam się ustalić, czy wszystkie uszkodzenia powstały w trakcie zdarzenia, czy nie. To, o czym wspomniałem na początku, podstawowy materiał to dokumentacja fotograficzna z miejsca oględzin, nie zawsze dobrze zrobiona. Dokumentacja fotograficzna uszkodzonych pojazdów biorących udział w tym zdarzeniu i szkic z miejsca zdarzenia. W tym przypadku on jest dokładnie zrobiony, jednoznacznie, bez błędów. Jeżeli te trzy rzeczy plus protokół oględzin miejsca zdarzenia oraz protokoły oględzin pojazdów są prawidłowo wykonane, biegły posiadający odpowiednią wiedzę nie powinien mieć problemów z dokonaniem rekonstrukcji zdarzenia. Może mieć wątpliwości, ale jeżeli materiał wejściowy jest dobry, to ta rekonstrukcja powinna być czytelna, logiczna. My w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym zajmujemy się wykonywaniem ekspertyz odwoławczych, takich, których istnieją już dwie bądź więcej sprzecznych opinii biegłych. Nie oceniamy oczywiście tych opinii, natomiast wykonując swoją opinię, jednoznacznie musimy pokazywać, czy ta opinia pokazuje, czym się różni od pozostałych, czy tamta ma błędy, czy nie. Jest to kwestia uzasadnienia naszego stanowiska w przeciwieństwie do innego. I w tej sprawie występują dwie sprzeczne opinie biegłych. Nasza będzie trzecia. Czy będą następne, to już oczywiście zależy od oceny sądu. Każda opinia, także nasza, podlega swobodnej ocenie sądu. My o tym wiemy. Najtrudniejsze sprawy do opiniowania to są oczywiście te, gdzie nie ma śladów, bądź są te ślady źle udokumentowane. To, co wspominałem, jeżeli jest dobrze wykonana dokumentacja z miejsca zdarzenia, jeżeli nawet dwóch kierowców przypadkowo nie przeżyje wypadku, a uszkodzenia pojazdów pozwolą na określenie usytuowania tych pojazdów w momencie zdarzenia, są inne ślady na drodze, które wskazują, na którym pasie było to zdarzenie, to potrafimy wyciągnąć wnioski dotyczące prędkości i toru ruchu tych pojazdów i określić przyczynę zdarzenia, który zjechał, który nie zjechał ze swojego pasa na przeciwny, na przykład. Jeżeli nie ma tych śladów na drodze, to tu mamy problem. Zdarzyło się tak, że zaistniał wypadek przy niewielkim przekroczeniu osi jezdni przez jeden z pojazdów i tych śladów nie było. Tutaj może nam pomóc program komputerowy. Analizując wiele możliwych sytuacji przy dokładnej wstawieniu danych początkowych, doprowadzić pojazdy do ich powypadkowego usytuowania, do tego miejsca, gdzie były, i z tego możemy wyciągać wnioski o miejscu zdarzenia. Najprostsze są sprawy do opiniowania, w których to są sprawy kolizyjne. Są dwie osoby, nie ma śladów i każda mówi co innego. Mówię w cudzysłowie najprostsze, bo jest to opinia zawsze alternatywna i bardzo dużo jest takich opinii, gdzie piszemy, jeżeli przyjąć to, co mówi jeden z kierowców, lub jeżeli przyjąć to, co mówi drugi z kierowców. Ocena jest, znowu podlega sądowi, to on musi dać wiarę któremuś z kierowców, a nie biegły. Nie ma takich uprawnień biegły do tego.